Cześć, witajcie w dzisiejszym Szkółku Wieczach. Dziś będziemy mówić o tym, że Pan Bóg jest blisko swoich dzieci. I pokazał to też Tymkowi. Tymkowi udało się uzbierać pieniądze na leczenie. Właśnie jedzie do Nowego Jorku. A teraz już pytanie do Was. Co to znaczy, że Pan Bóg jest blisko swoich dzieci? Co to znaczy, że Pan Bóg jest blisko swoich dzieci? To znaczy, że jest blisko mnie wtedy, kiedy się modlę. Odpowiada na moje modlitwy i słyszy mnie. Zapraszaj ich do nieba. Bóg jest wszechobecny. Jest blisko nas zawsze. Kiedy się smucisz, kiedy jest ci źle, kiedy być może dostałeś złą ocenę w szkole. Pamiętaj, że On ci zawsze pomoże. Kiedy coś się stało, kiedy nawet rodzice są źli na ciebie, to Bóg zawsze cię będzie wspierał, zawsze będzie prowadził. Tak to rozumie, że Bóg jest zawsze, w każdej sytuacji, blisko każdej i każdego z nas. To znaczy, że Pan Bóg jest obecny w każdej sytuacji, w której Go potrzebujemy. Czy mamy jakiś problem, czy jest nam dobrze, czy jest nam źle, On zawsze jest obecny w naszym życiu i zawsze możemy się do Niego zwrócić o pomoc. Łączymy się teraz z Panią Klaudią. Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry, Samuelu. Dzień dobry, dzieci. Czy wiecie, że Pan Bóg jest blisko swoich dzieci? Czy pamiętacie, co się działo w poprzednich szkółkowieściach? Tak, mówiliśmy o Pawle, który został skazany. Stawił się przed sądem w Cezarei, ale tam nie wiedzieli, co mają z nim zrobić, więc wysłali go, chcieli go wysłać do Rzymu. Ale czekała go bardzo długa podróż. Wsiedli na statek, bo w tamtych czasach podróżowali bardzo dużo na statku i udali się do Sydonu. W Sydonie Paweł miał bardzo dużo przyjaciół i dostał pozwolenie, aby z nim się spotkać. Tak więc spędzili miło czas. W Sydonie przyjaciele pocieszyli Pawła i znowu mu powiedzieli z pewnością, że Pan Bóg jest blisko niego, żeby się niczym nie martwił. Paweł się w ogóle niczym nie martwił, na szczęście, tylko miał pokój w sercu i mógł wyruszyć w dalszą podróż. Udali się do Cypru, na Merę i na Kretę. I na Krecie znowu działy się jakieś ciekawe akcje. Dlaczego? Ponieważ zbliżała się zima, było dużo sztormów i Paweł, z racji tego, że dużo podróżował, wiedział doskonale, że to nie jest dobry pomysł, żeby udawać się w dalszą podróż. Tak więc ostrzegał wszystkich ludzi, że lepiej zostać na Krecie, przezimować, a później można płynąć dalej. Ale setnik i inni ludzie stwierdzili, że lepiej posłuchać marynarza, lepiej posłuchać ludzi, którzy tak zawodowo pływają statkami i się na tym znają, ale również dla tej osoby, która ten statek tworzyła. No i wiecie, wyruszyli w podróż z Krety do Rzymu, ale okazało się, że na morzu jest wielki sztorm. No i stało się to, przed czym przestrzegał Paweł. No był ten sztorm! I wszyscy, którzy byli na tym statku, bardzo, ale to bardzo się martwili. Ale Paweł, ponieważ był blisko Pana Boga i Pan Bóg był blisko Pawła, wiedział, że nic im się nie stanie. Na dodatek Paweł miał sen. W tym śnie objawił mu się anioł i powiedział, że wszyscy będą bezpieczni, że statek się rozwali, ale reszta ludzi przeżyje. Wszyscy ludzie przeżyją, także to jest bardzo wspaniała wiadomość. Oczywiście w takiej sytuacji wszyscy ludzie, którzy byli na statku, byli bardzo zmartwieni. No, czy wy byście się nie martwili, bo ja pewnie byłabym bardzo zestresowana. Ale Paweł miał pewność, że mu się nic nie stanie. Tak bardzo ufał Panu Bogu, był po prostu blisko Niego, a Pan Bóg był blisko Pawła. I zaczął pocieszać innych towarzyszy, którzy tam byli na tym statku, że im się nic nie stanie. No wiecie, wielki sztorm był i ciężko było dotrzeć do Rzymu, więc zobaczyli ląd. Zobaczyli ląd i okazało się, że to jest Malta. Wyrzucili wszystkie rzeczy ze statku. Ten, kto umiał pływać, wskoczył do wody. Czy wy umiecie pływać? Jak umiecie pływać,
to pewnie by tak było, że wskoczylibyście do wody i popłynęlibyście aż do lądu. A ten, kto nie umiał pływać, miał się chwycić jakiejś deski albo czegokolwiek, co na tym statku było i dopłynąć jakoś do brzegu. Okazało się, że ludzie, którzy mieszkają na Malcie, są bardzo życzliwi. Bardzo przyjaźnie do nich nastawieni, co było super. I tam na Malcie stwierdzili, że zrobią sobie ognisko. Mniam. Lubię kiełbaski z grilla. Lubię kiełbaski z ogniska. Pyszne są, prawda? Ale żeby to ognisko zrobić, trzeba nazbierać patyków. No i Paweł, zbierając patyki na to ognisko, został ukąszony przez żmiję. Oczywiście wszyscy ludzie się wystraszyli, no bo miał przeżyć, a tutaj naraz jest ukąszony przez żmiję, o co chodzi? Ale Paweł tylko strzepnął tą żmiję do ogniska i żył sobie dalej, jak gdyby nigdy nic. Posilili się, zostali na Malcie przez kolejne 3 miesiące, a po 3 miesiącach udali się do Rzymu. Tak więc widzicie, Pan Bóg był blisko Pawła, Paweł był blisko Pana Boga i chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg jest również blisko was, każdego z was. Pan Bóg jest blisko ciebie. I jeżeli ty uwierzyłeś w Pana Jezusa, uwierzyłeś w to, co Jezus zrobił na krzyżu, to jest pewne. Ty jesteś blisko Pana Boga, a Pan Bóg jest blisko ciebie. Także nie musisz się niczego bać, nie musisz się martwić, bo Pan Bóg jest przy tobie. A jeżeli nie uwierzyłeś jeszcze w Pana Jezusa, to zrób to. Zachęcam. Życie z Panem Jezusem jest super. Także to jest tyle, co mam do was do powiedzenia. Łączę się znowu z Samuelem i miłego oglądania reszty Szkółko Wieści. Pa! Oglądaliście pierwszą część historii brata Andrzeja. Dziś będzie druga. Uwielbiam czekoladę. Chcesz kawałek? Jasne. Czekolada jest super. Dzień dobry. Wy też lubicie czekoladę? Mam nadzieję, że większość z was lubi. Słuchajcie, macie ochotę? Dzisiaj masz ochotę? To może później. To może później, tak. Tak. No, dobra. Zostawiam tą pyszną czekoladę, słuchajcie. Bo dzisiaj was chcieliśmy zabrać do dalszej części historii o Andrzeju, pamiętacie? To taki chłopak, który urodził się w Holandii, świetnie biegał, miał różne historie w swoim życiu. W końcu trafił do wojska i podczas jednej z bitw na froncie został ranny w kostkę, nie? Ale co to wszystko ma wspólnego, słuchajcie, z czekoladą? No to się dzisiaj dowiecie, co to ma wspólnego z czekoladą, mało tego, z ciastem czekoladowym, słuchajcie, z takim czekoladowym tortem. No ale zacznijmy może od początku. A w zasadzie od końca pierwszej części. No tak, masz rację. Kochani, mówiliśmy o tym, że Andrzej powierzył swoje życie Panu Bogu, że powiedział, że on teraz chce żyć już z Panem Bogiem. I był bardzo konsekwentny w tej decyzji i modlił się o to, żeby Pan Bóg mu pokazał, co on ma dalej robić. Bardzo chciał Panu Bogu służyć, bardzo chciał się Panu Bogu podobać, no ale modlił się i dalej nic nie wiedział. No i co wtedy zrobił Andrzej, jak myślicie? No i wtedy Andrzej postanowił, że powinien zatroszczyć się o to, żeby mieć z czego żyć. Więc po prostu poszedł do pracy. I poszedł do pracy, wiecie gdzie? No właśnie, do fabryki czekolady. A w tej fabryce czekolady to nie tylko było słodko i miło, ale Andrzej był tam kimś, kto był naprawdę dobrym pracownikiem. A oprócz tego, że był dobrym, rzetelnym, uczciwym, pracowitym pracownikiem, to jeszcze opowiadał innym ludziom, z którymi pracował w tej fabryce, o tym, kim dla niego jest Pan Bóg. Szef Andrzeja zwrócił na niego uwagę, bo obserwował go i zdał sobie sprawę z tego, że Andrzej nie tylko mówi o Panu Bogu, ale żyje dokładnie tak, jak Pan Bóg chce, żebyśmy żyli. Że między tym, co Andrzej mówi, a tym, jak żyje, nie ma żadnego rozdźwięku, że to wszystko do siebie pasuje. I także szef Andrzeja uwierzył w Pana Jezusa, ale również wiele innych ludzi dzięki świadectwu życia Andrzeja poznało Pana Jezusa. Jak słuchajcie, tak przy okazji, nie? Jak my często gadamy o różnych niepotrzebnych rzeczach, a jak trudno jest nam opowiadać innym ludziom o tym, kim jest dla nas Pan Jezus, nie? Zwróciliście na to uwagę?
ale pewnego razu pewien przyjaciel Andrzeja powiedział mu o tym, że w Szkocji jest pewna szkoła misyjna. I Andrzej przez kilka tygodni chodził i myślał o tym. Aż w końcu poszedł w pewne ulubione miejsce. Pamiętacie, Holandia ma dosyć dużo kanałów, więc pewnego dnia Andrzej siedział właśnie sobie nad kanałem. No i tak rozmyślał o sobie, nie? Pomyślał sobie, no Panie Boże, bym chciał Tobie służyć, ale ja tylko skończyłem 6 klas. No nie mam jakiegoś wielkiego wykształcenia, nie? Poza tym po tej wojnie to utykam na tą nogę, bo ta kostka przecież została ranna, nie? To czy ja taki w ogóle mogę Tobie służyć? Ale Andrzej w tej modlitwie powiedział, Panie Boże, ja chcę Ci zaufać. Ja chcę Ci zaufać, że pomimo tych moich ograniczeń, tego, że mam takie słabe wykształcenie, że z tym moim zdrowiem to tak nie najlepiej, i pójdę wszędzie, gdzie mnie poślesz. I słuchajcie, Andrzej, kiedy skończył się modlić, uczynił pierwszy krok i wtedy coś gruchnęło w jego kostce. Poczuł naprawdę duży ból. Ale kiedy uczynił kolejny... A potem jeszcze jeden... To nic go już nie bolało. Mało tego, słuchajcie, on zwrócił uwagę po jakimś czasie, że on w ogóle nie utyka. On normalnie chodzi. Pan Bóg go uzdrowił. I słuchajcie, Andrzej już nie miał żadnych wątpliwości. Sprzedał większość rzeczy, jakie miał, bo potrzebował pieniędzy. I wiecie, gdzie pojechał? No pojechał do Szkocji, do szkoły misyjnej. I tam przez 2 lata uczył się zupełnie innego życia. Uczył się, wiecie, takiego całkowitego polegania na Panu Bogu. No ale jeszcze o torcie czekoladowym miałem powiedzieć dzisiaj, nie? To słuchajcie, o torcie też powiem, dobra? Bo to było tak. Andrzej razem ze swoimi kolegami ze szkoły misyjnej opowiadali innym ludziom w ich wieku o Panu Jezusie. Ale tak po pewnym spotkaniu, na które zaprosili ludzi z miasta, pomyśleli sobie, tak fajnie byłoby zaprosić ich znowu, żeby oni przyszli, żebyśmy mieli jakieś ciasto, żeby mogło być tak fajnie przy stole, nie? Zwłaszcza, że to była młodzież, a młodzież uwielbia ciasto. Słodycze są super. Nie? No dobra, no ale wiecie, i oni zaprosili młodzież z miasta na ciasto, tylko był jeden mały problem. Słuchaj. Nie było ciasta. I nikt z nich nie umiał go upiec i nie mieli też pieniędzy. No i słuchajcie, wybił ten dzień, przyszedł ten dzień, kiedy miało się odbyć spotkanie, w tym miejscu, gdzie spotkanie miało być, już było wszystko nakryte. Ci młodzi ludzie nawet się zdeklarowali, że ktoś przyniesie mleko, a ktoś przyniesie herbatę. Było pół godziny do spotkania. I było coraz bardziej nerwowo, bo nie było ciasta. Słuchajcie, kilka minut przed rozpoczęciem spotkania przyszedł listonosz z takim ogromnym pudłem. A w nim? No, znaczy na tym pudle był w ogóle... Był adres Andrzeja, a w tym pudle był wielki, czekoladowy tort. I słuchajcie, i wszyscy ci młodzi ludzie dziękowali Panu Bogu za to, że On w taki niesamowity sposób odpowiada na modlitwy. Że zaspokaja nawet takie potrzeby, wiecie, które... To nie są potrzeby, które mówią o naszym być albo nie być, o tym, czy my będziemy dalej żyć albo nie. Ale Pan Bóg wiedział, jak bardzo im zależy. I spełnił tam ich potrzebę. A tak a propos... To może Wam się też zdarzyło, że o coś się modliliście, czy prosiliście Pana Boga, nie? I Pan Bóg wysłuchał Waszej modlitwy. Jeśli macie takie doświadczenie, to koniecznie napiszcie o tym, no na przykład w komentarzu pod tym filmem, nie? Bardzo Was do tego zachęcamy. Wiecie, to mogą być takie małe rzeczy, bo teraz mi się jeszcze przypomniało, że Andrzej na przykład kiedyś potrzebował proszku do prania ubrań. No, trzeba prać ubrania. A proszek? Kosztował 60 albo 70 pensów, a Andrzej miał w swojej kieszeni tylko pensów 50. No Andrzej się modlił i poszedł na zakupy. Nie okazało się, wiecie, co się stało? I okazało się, że akurat tego dnia, w tym sklepie, do którego Andrzej przyszedł, była promocja i mógł kupić proszek za 50 pensów, bo tyle on tego dnia kosztował. Tak a propos, to kiedy idziesz na zakupy, to też możesz się modlić. Koniecznie dajcie znać o Waszych doświadczeniach z Panem Bogiem. Pomyślcie o tym. Może pogadajcie o tym z kimś ze swoich bliskich, może ze swoimi rodzicami. Może oni też mają takie doświadczenia. I zapraszamy Was za tydzień na kolejną część historii o bracie Andrzeju. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziś w polecajce książka specjalnie dla dziewczyn. Cześć. Witajcie w księgarni Warta. Skąd możesz mieć pewność, że Pan Bóg jest blisko Ciebie? Oczywiście dowiesz się tego, czytając Biblię.
Ale chciałabym Wam też dzisiaj serdecznie polecić książkę Ukochanej księżniczce. Jest ona napisana w taki sposób, jakby to były listy od Pana Boga właśnie dla Ciebie. I zawiera też wersety biblijne, które są obietnicami mówiącymi właśnie o tym, że Pan Bóg każdego dnia jest blisko Ciebie. Polecamy serdecznie i zapraszamy do księgarni Warto na Wyższej Bramie 29 w Cieszynie i na nasz sklep internetowy www.warto.com.pl. Dzisiaj już po raz drugi łączymy się ze Skoczowem. Cześć, ciociu! Cześć, mam na imię Ania i witam się z Wami ze Skoczowem. Dziś pokażę Wam w kąciku kreatywnym, jak zrobić liść ze sznurka. Ja mam akurat sznurek wędzarniczy, bawełniany, taki skręcany. Możecie użyć do tego sznurka stricte do makramy, grubszego, ale ten jest tani i dobry. Pokażę Wam zatem, co będzie nam potrzebne. Będziemy potrzebować sznurek, nożyczki i nasze rączki. Ze sznurka trzeba uciąć sznurek, na którym będziemy wiązać nasz liść. Myślę, że tak 50-60 cm. Wiążemy na końcówce węzełek i kładziemy go przed nami. Musimy uciąć jeszcze sznureczki 20 cm długości. Ten mi się nie rozciął. Myślę, że na taki większy liść będziemy potrzebować około 45-50 takich sznureczków. Najtrudniejszą rzeczą, żeby zrobić ten liść, jest związanie go. Ale zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Składamy sobie każdy taki sznureczek ucięty na pół i dajemy pod dół. Bierzemy drugi sznureczek i przewlekamy przez oczko. Bierzemy kolejną parę sznureczków. Tak musimy wszystkie ponawlekać i zawiązać na ten nasz główny sznurek. Powstaje nam tutaj taki paseczek. Ten paseczek musi być na przemian. Raz po prawej, raz po lewej stronie. Teraz musimy to zrobić na odwrót. Jeszcze raz pokazuję Wam jak. Dajemy pod spód sznurka. I drugim sznureczkiem przewlekamy. I na górę dajemy końcóweczki. I zaciągamy. Robi nam się taki splocik. Musimy wyrobić wszystkie sznureczki. Myślę, że to już zależy od tego, jak chcecie duży ten liść. Ja już tutaj sobie wcześniej zrobiłam takie sznureczki, pozawiązywałam. I wstępnie później będziecie mieć takie zwisające, skręcone sznureczki. Trzeba wziąć szczotkę lub grzebień i to po prostu rozczesać. Troszkę to trwa, ale nadaje to czystości i nasze piórko będzie miało ładny kształt. Ten sznurek jest bawełniany, skręcony, więc troszkę to potrwa, zanim ja sobie tutaj to rozczeszę. No i tak pomalutku trzeba to rozczesywać. Tutaj już mam wyczesany liść, któremu trzeba nadać kształt, bo ma taki nierówny. Bierzemy nożyczki i pięknie obcinamy kształt, jaki chcemy. Jeżeli ciężko Wam tak obciąć sobie ten kształt, możecie narysować na kartce, przyłożyć i to, co wystaje, to obciąć. Taki liść może posłużyć do zawieszenia na ścianie lub na gałce od mebli. Będzie fajną ozdobą. Jeszcze tutaj obetniemy. I nasz liść będzie gotowy. Można jeszcze przyczesać.
zrobić. Można taki listek spryskać lakierem do włosów. Będzie wtedy sztywniejszy, będzie się ładnie trzymał. Proszę, a jak zrobicie ich więcej, to można zrobić taką dekorację z patykiem. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia. No i to już koniec dzisiejszej Szkółka Wieści. Dzięki, że byliście z nami. Zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia za tydzień. Cześć. Thank you.